Broni Brog, Brogni. Jakby tak nie patrzeć, to sporo mam tej broni w domu. Wykluczając nawet już e, noże, sporo rzeczy, którymi można kogoś skrzywdzić, nawet doprowadzić do jego śmierci. Wychodzi na to, że jestem całkiem nieźle dozbrojony. Witam serdecznie na kanale moje DC. Dzisiaj taki innego typu materiał niż zazwyczaj e, zapewne. Jesteście na tyle zorientowani, a jeśli nie, to zaraz Wam wytłumaczę, skąd taki wstęp, a nie inny. Mianowicie będę tutaj odnosił się do artykułu dosyć głośnego. Artykułu głośnego na pewno tutaj w naszym środowisku miłośników, kolekcjonerów noży Decowiczów. Artykuł w Rzeczpospolitej zatytułowanego Noszenie noża w miejscach publicznych będzie surowo karane. Znak zapytania oczywiście. Artykuł, który wywołał sporą burzę, tak jak przed chwilą wspomniałem. Dużo komentarzy, nawet materiałów na YouTubie się pojawiło na różnych kanałach związanych właśnie z, czy to z EDC, czy tam z nożami, czy też nawet bardziej z bronią palną. I tutaj też komentarze na tych kanałach odnośnie tego artykułu się pojawiły. I ja na początku Was, moi drodzy widzowie, Przede wszystkim chciałbym uspokoić, jeśli wzburzył wa, Was ten artykuł. Ja wiem, że to już nagrywam kilka dni po jego publikacji, więc możliwe, że to rzeczywiście ochłonąć i bardzo dobrze, ponieważ tego typu artykuły, jak dla mnie, patrząc na to, jak on jest skonstruowany, jak on jest napisany, no. Nie powinny aż tak bardzo nas stresować. Ja wiem, że zawsze jak coś takiego się pojawia w mediach, pojawia się temat właśnie związany z jakimiś ograniczeniami, tak? bo takie jest tutaj przesłanie tego artykułu, żeby ograniczyć możliwość przenoszenia noży na so ze sobą na co dzień w kieszeni, nie wiem, w plecaku, gdziekolwiek je teraz sobie nosimy, czyli ograniczenie naszych obecnych praw. Ja wiem, że to zawsze burzy, burzy krew, wywołuje sporo emocji. Ale bądźmy szczerzy, to jest jeden artykuł, ponieważ ja na ten moment nie trafiłem na żaden inny, nie trafiłem na y, jakąś in, inną publikację w tym temacie w ostatnim czasie, więc to nie jest jakiś trend. Na szczęście nie jest to jakiś y, trend. Więc jest to jeden artykuł napisany zapewne po to, żeby, y, nie wiem, wyrobić jakąś normę w kwestii y, w kwestii Ilości artykułów, bądźmy realistami, tak? Praca w dziennikarstwie w dużej mierze tak właśnie wygląda, że trzeba te artykuły robić, można powiedzieć, nawet produkować, stukać, żeby tutaj później można było odpowiednie wynagrodzenie dostać. I dla mnie ten artykuł o możliwym zakazie noszenia noży, o tym, że nasilają się ataki, jest właśnie tego typu artykułem, o czym najlepiej świadczy jego konstrukcja. Tak, gdzie tak naprawdę przedstawiany temat jest z jednej strony tylko, więc nawet nie chciało się dziennikarce, która ten artykuł napisała, pani Grażynie Zawadce, nie chciało się nawet porozmawiać z drugą stroną, z kimś, kto ma odmienne zdanie w tym temacie, tak jak na przykład nasza tutaj edesowa brać, tak jak ja, jak wielu innych moich widzów, więc jest to artykuł jednostronny, Moim zdaniem napisane tak na, na prędce, o czym najlepiej świadczy też fakt, że mamy tutaj informację o tym, że jest, że eksperci postulują, no ja tak czytam, 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 tak się zastanawiam, gdzie ci eksperci. No dobra, jest, jest tutaj podany policjant ze stołecznej komendy, oczywiście bez nazwiska, bez imienia no to powiem szczerze, dla mnie to już jest równie dobrze może to być wymyślony pan policjant nie twierdzę, że tak jest, ale mogło, mogło tak być i znając dziennikarstwo dziennikarzy a też studiowałem, miałem praktyki w dziennikarstwie więc mam pewne, może nie jakieś bogate ale jakieś tam doświadczenie, pogląd na to mam w tym środowisku też przez pewien czas się obracałem, więc no wiem jak to, jak to wygląda, więc tacy właśnie bez imienia, bez nazwiska, przeważnie to są twory, które mają podeprzeć, podeprzeć tutaj tezę, jaka jest zawarta w danym, w danym artykule. Mamy tutaj, no już potem jest konkret, tak? pan kryminolog Brunon przepraszam, który tutaj Podaje kilka, znaczy wypowiada się kilkukrotnie, ale szczerze powiedziawszy, nie chcę mi się długo mnie komentować tych jego wypowiedzi, bo jak dla mnie są one niespójne, są wręcz zatrważająco bezmyślne. I mam wrażenie, że, że nie znam pana profesora, szczerze powiedziawszy, piesza słyszę, słyszę nazwisko tej, tej osoby. Udało mi się teraz zorientować, że podobno jest dosyć znanym i cenionym kryminologiem. No ale jego stwierdzenie o tym, że zabójstwo stało się przestępstwem demokratycznym, nie ma warstw społecznych, no jest, jest absurdalne. tak, Bo nie wiem, kiedy było inaczej w historii świata. Nie wiem, kiedy, kiedy zabójstwo było przypisane tylko do jednej klasy społecznej. Nie wiem, w dawnych czasach, że tylko nie wiem, zabijali się chłopi czy mieszkanie, a zabójstwa królów, egzekucje, pozbywanie się konkurencji do tronu, no to już są wyższe sfery, więc wszystkie warstwy społeczne, we wszystkich warstwach społecznych dochodziło do tych przestępstw, do zabójstw. Więc, no, takim stwierdzeniem, już tutaj wiarygodność pana Hołysta jest w moim odczuciu mocno, mocno podważona. Później mamy wypowiedź, jak się domyślam, kolejnego eksperta, którym jest prokurator Piotr Eskiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. I tutaj, może zacytuję jego, jego wypowiedź. Chodzenie z nożem po ulicy nie służy celem obrony, a jego wyciągnięcie jest elementem prowokacyjnym. To powinno być zabronione, traktowane przynajmniej jako wykroczenie, ocenia prokurator Skiba. I wskazuje, że na przykład w Wielkiej Brytanii obowiązuje zakaz posiadania przy sobie noża o ostrzu przekraczającym określoną długość o ile pamiętam, powyżej 9 cm, dodaje. Kiepski ekspert tyle mogę powiedzieć, yy, ponieważ yy, zaczynając może od końca na Wyspach Brytyjskich obowiązuje zakaz posiadania przy sobie praktycznie każdego noża. Nie ma tutaj limitu, że powyżej 9 cm, bo gdyby tak było, to Wielka Brytania byłaby naprawdę bardzo fajnym krajem, jeśli chodzi o, o przenoszenie ze sobą noża na co dzień. Nie ma, trzeba tam mieć dobry powód, żeby przenosić noż, który przede wszystkim nie może być bloka, blokady stałej. I długość ostrza jest tam limitowana no na pewno nie powyżej 10 9 cm, ale jest ten limit znacznie, znacznie bardziej skrócony. Tam generalnie w społeczeństwie jest tak, że lepiej tego noża ze sobą nie mieć, bo jak cię sprawdzą i nie będziesz miał dobrego argumentu, dlaczego ten nóż, czy nawet scyzoryk masz ze sobą, no to dostaniesz odpowiednio ukarany płodzieżnie. Konsekwencji nie, nie wiem, jakie tam są, ale. No, mam też znajomych, którzy mieszkają na wyspach i, i jak o tym z nimi rozmawiałem, to, to tam noża po prostu ze sobą się nie nosi, bo to jest za duże ryzyko w razie jakiejś kontroli, sprawdzenia, gdyby coś się stało, to potem będzie się ponosić tego konsekwencje. Więc y, wiedza, prokuratora, e, e, przepraszam, Piotra, Skiby e, jest, e, jest w tym zakresie bardzo ograniczona, więc dla mnie to jest żaden ekspert. Tym bardziej sam fakt, że wypowiada się, o ile pamiętam, no to. Wiecie, no, ja nie nazywam się ekspertem. Ja przed chwilą przytoczyłem, jak to wygląda na Wyspach Brytyjskich z mojego doświadczenia, z mojej wiedzy, ale no, nie mówię, że jestem ekspertem. Wiem, że też tam nie ma wszystkich informacji wyłożonych tak, jak to jest, zgodnie z artykułem takim, takim kodeksu, tego i tego kodeksu karnego w Wielkiej Brytanii. Nie operuję konkretami, ale ja też się nie nazywam ekspertem w tym temacie. A tutaj domniemuję, że jest to jednak e ekspert, którym była wcześniej mowa w artykule. Oczywiście w artykule są też podane różne przykłady ostatnich przestępstw, zabójstw, prób, zabójstwa z użyciem, z użyciem noża. Sens tego artykułu jest taki, że najlepiej wzorem Wysp Brytyjskich zakazać w Polsce noszenia noża, po to, żeby tych przestępstw nie było. Co oczywiście jest totalnym absurdem. I, I to wszyscy zdroworozsądkowo myślący ludzie wiedzą, i no nie, muszą, nie muszą to być ludzie, którzy noszą ze sobą na co dzień nóż. Nie muszą to być ludzie z naszego otoczenia, z naszego środowiska. Również ludzie, którzy nie noszą noża, a myślą zdroworozsądkowo, no to jak chwilę się nad tym zastanowią, to dojdą do wniosku: jak zobaczą, jak wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii, to też dojdą do tego samego wniosku, że to niczego nie zmieni. Ponieważ jeśli chodzi o zabójstwo, to zabija człowiek, a nie dana rzecz. Nie nóż, nie młotek, nie poziomica metalowa, którą też jak się przyłoży parę razy w głowę porządnie komuś, to można naprawdę zrobić krzywdę. Nie śrubokręt ostro zakończony, który zawsze można sobie na szlifierce jeszcze bardziej podostrzyć, będzie szpikulec. Zresztą można nawet sobie wziąć szpikulec do lodu, ja akurat nie mam, ale można sobie ze spokojem w sklepie kupić i takim szpikulcem, który jest tej, a o ile nie większej długości, zrobić komuś znacznie większą krzywdę, jeśli już go wbijemy w ciało atakowanej osoby, w ciało ofiary, no to dojdzie to znacznie, znacznie głębiej, zrobi to znacznie większe uszkodzenia niż nóż z głownią długości niecałych 7 cm, więc... O czym my tu tak naprawdę mówimy? No jest to absurd. Przykład wysp brytyjskich, gdzie przepisy są bardzo restrykcyjne i czy coś się tam zmieniło? Bo ja szczerze powiedziawszy, kojarzę jedynie artykuły i filmy o tym, jak jacyś panowie chodzą sobie z maczetami, czy z innymi ostrymi narzędziami, nożami dużymi i ciachają by niewinnych ludzi na ulicy tak po prostu. O. Więc y, są przepisy, ale czy to coś zmieniło? No, w moim odczuciu i z, zgodnie z tą wiedzą, którą posiadam, nie. Czy u nas by to coś zmieniło? Nie. Bo powtórzę raz jeszcze, że zabija człowiek, a nie przedmiot, nie narzędzie. Ponieważ tutaj chcę to mocno podkreślić: nóż jest narzędziem. Tak jak młotek, tak jak śrubokręt. To są narzędzia. Narzędzia, które zostały przeznaczone do tego, żeby nam pomagać w życiu codziennym. I ja wiem, że wiele osób nie nosi noża ze sobą na co dzień, nie, nie czują potrzeby w porządku. Może lubią siłować się z butelkami, z całą paletą z butelek. Może lubią rękami, czy nie wiem, kluczami do mieszkania rozcinać. Te folie, żeby wyciągnąć sobie tam powiedzmy jedną czy dwie butelki, bo akurat nikt tego wcześniej z obsługi sklepu nie zrobił, może lubią. W porządku. Ich sprawa, ich e, życie. Ja osobiście wolę w tym momencie wyciągnąć nóż czy też scyzoryk i przeciąć to sobie jak człowiek, jak cywilizowany człowiek, ponieważ przypomnę: nóż wymyślono ja, właściwie nóż to jest jedno z pierwszych, o ile nie pierwsze narzędzie, jakie człowiek wymyślił w czasach pierwotnych. Ponieważ widział, czuł potrzebę do tego, że trzeba coś rozciąć. Chociażby zwierzynę, jak już się upoluje, to trzeba ją jakoś rozciąć i dojść do tego mięsa, zdjąć tą skórę. Potem to mięso dobrze byłoby też pokroić, no bo przyżnik nie zje całego steka z mamuta, za przeproszeniem. Więc trzeba to sobie jakoś tutaj ogarnąć. I wymyślono pierwsze noże, pierwsze ostre narzędzia robione z kamieni. Więc to jest narzędzie, nóż mieszczący się. W powiedzmy w wielkości na przykład tego kuchenniaka. No nie. To jest narzędzie. Narzędzie, które służy do ułatwiania sobie życia. Ułatwiania sobie życia na co dzień. A nie do zabijania. Równie dobrze, idąc dalej tym tokiem myślenia, możemy uznać, że to jest broń. Tak. Samochód. Samochód jest bronią. I szczerze powiedziawszy, ma to nawet więcej sensu dlatego. Że samochodem zabija się więcej ludzi co roku niż nożem. I choćbyśmy nawet uznali, że zabójstwa dokonane w domu, nożem kuchennym, których też jest najwięcej, jeśli chodzi o tych zabójstw dokonywanych właśnie przy użyciu noża, ale nikt nie będzie zakazywał przecież posiadania noża w kuchni. No bo jak, nie? Absurd. No ale nóż, yy, składany folder w kieszeni, to już nie jest absurd. Więc tak naprawdę idąc dalej tym tokiem myślenia, powinniśmy zakazać wszystkiego. No, młotek? Nie. Śrubokręt? No gdzie? A jak śrubkę sobie wkręcić? No nie wiem jak sobie wkręcić, poradź sobie inaczej. Zakażemy. Zabrońmy wszystkiego, bo po co? Samochody? No oczywiście też zabrońmy. No, przecież więcej ludzi ginie, chociażby ostatnie głośne, głośne przypadki, zabójstwa na autostradzie A1. Później, dziś w Warszawie, też. Pijany wjeżdża Volkswagenem Arteonem w samochód, zabija ojca i resztę rodziny wysyła do szpitala z ciężkimi obrażeniami. No nie, powinniśmy zakazać jeżdżenia samochodami. W ogóle zakazać samochodów. Po co? Pieszy, potrącony na przejściu, ile jest potrąceń pieszych. Pieszy w wystarciu samochodem, masz nikłe szanse. No to zabrońmy. No, chyba dobrze rozumiecie to, do czego, do czego zmierzam i jak, w moim odczuciu, moim zdaniem, absurdalny jest wydźwięk tego artykułu. Ale tak jak mówiłem na początku. Jak dla mnie to jest artykuł, który powstał, żeby wyrobić normę, żeby zrobić trochę zamieszania, żeby nie wiem, zarobić, bo czemu nie? Przecież wiadomo, że jak się to będzie klikało, to się na tym zarobi. Dlatego ja na przykład wam tego artykułu nie podlinkuję, bo, bo nie chcę też dokładać ze swojej strony do popularności tego, chociaż nie wiem, jak to bardziej bardzo jest bardzo popularne. Stawiam pewnie, że większość yy, kliknięć i otwarć, to są ludzie, którzy są w środowisku kolekcjonerów noży, miłośników, edecowiczów. Nie zdziwiłbym się, jakby tak faktycznie było. No nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, ale naprawdę nie zdziwiłbym się. Dlatego ja nie będę tutaj dokładał ze swojej strony cegiełki do, do tego. Będziecie widzieć tutaj podczas tego mojego materiału ten artykuł w formie grafiki na, na ekranie. Będziecie mogli go sobie przeglądać, ewentualnie jak jakbyście chcieli na dłużej się zatrzymać i przeczytać sobie dobrze dany, dany fragment. Ale moim zdaniem nie ma się co jakoś specjalnie tutaj tym gorączkować, nie ma co szczepić sobie nerwów, bo nie jest to wszystko tego warte. Moim zdaniem powinniśmy się martwić wtedy, kiedy takie pomysły zaczną rzucać politycy i kiedy one trafią jako projekt ustawy do Sejmu, to wtedy powinniśmy zacząć się martwić, oburzać i zacząć działać, żeby coś tutaj z tym zrobić i zatrzymać coś takiego. A jeden artykuł jednej dziennikarki na jednym portalu, myślę, że możemy ze spokojem dalej cieszyć się z obcowaniem, ze zbieraniem, z używaniem przede wszystkim na co dzień, w bardzo pozytywnych sytuacjach, w sklepie. Przecięcie metki na ostrzenie kredki dziecku, bo akurat temperówka została zapomniana i w domu na biurku leży, a nie w piórniku. W takich właśnie rzeczach. Tyle się chodzi o ten materiał. Myślałem, że wyjdzie krótko, ale wyszło tutaj wizy ponad 20 minut. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. No, oczywiście w komentarzach podziecie się swoim zdaniem w tym temacie. Czy, czy również uważacie, że nie trzeba aż tak bardzo się tutaj oburzać na ten artykuł? Czy też uważacie, że jednak może to być jakieś ryzyko w przyszłości, że nagle ktoś to przeczyta? Bo jest oczywiście taka opcja, że któryś z polityków to przeczyta i nagle mu przyjdzie taki pomysł, że o, wezmę taki projekt ustawy, no bo nic w tym roku nie zrobiłem. Siedzę, tylko biorę sobie swoją dietę pensyjkę, to trzeba by się wreszcie wykazać, to może ruszę taki temat. Też może tak być. Ale czekam na Wasze komentarze, na Wasze opinie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, oczywiście, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.